Tak. Nie. Nie chodzi o to, że pan nie może, nie, że pani się nie ogląda za nim. Nauczamy się pan. Nie. Kantor był znany dla publiczności i tam dla osób, które lubią anegdotę, że on krzyczy na aktorów, że się złości, że prawda wszystkich wymyśla, że potrafi wymyślać i publiczności. Niech pan jeszcze nie wychodzi, niech pan się nie boi. Niech pan się nie boi zostać na scenie. To był terror, jak gdyby, no, do tego stopnia, że będąc na przykład w Nowym Jorku, nie mogliśmy wyjść na ulicę. Zostało nam zakazane wyjście z hotelu. Nie wolno za drzwi wychodzić! We Florencji to żeśmy na próbie wychodzili z próby, żeby zobaczyć świat z zewnątrz, że istnieje jeszcze inny świat. Że jest ta Florencja. Realny. Panie Andrzej, niech pan powie tej Krawcowej, żeby w końcu sobie załatwiła tę sprawę. Jeżeli nie, to jeszcze weźmie Krawca. Bo tak to do ustrania śmierci będziemy z nią pracować. Po premierze Kantor zawsze przychodził i mówił, co jest spieprzone. Gorzej mówił. Nic z tego nie widział, bo Kantor się wtedy tyłem odwracał, ale myśmy Kantora widzieli. I teraz sobie pomyśl, on idzie na kulisy i ty za chwilę schodzisz ze sceny po swojej scenie. A on tam czeka na ciebie, żeby się złapać za szyję. Oczywiście nigdy tego nie zrobił, ale miałeś takie wrażenie, że on cię po prostu zabije za to. Ale to mijały sekundy i wychodziłeś Kantor pił kawę. Było wszystko spoko.